Jan Bodakowski, jestem właśnie w Warszawie, 3 października. Stoję przed warszawskim kościołem świętego Stanisława Kostki, który został sprofanowany napisem Piekło Kobieć. Jest symbol nazistowski swastyki. Zapewne była też napisy na murze kościelnym. To przerażające, że akurat, że jakikolwiek staje się ofiarą promocji ruchu proaborcyjnego. Natomiast najbardziej wstrząsające jest właśnie tu, na terenie świątyni znajduje się grób księdza Piełuszki, który został zamordowany przez agentów komunistycznych. Ksiądz Jerzy Piełuszko krytykował ustrój komunistyczny, to bardzo potężne. Aborcja jest jednym z najbardziej znanych życia urodzonych. Teraz jego kościół, w którym jest na terenie którego jest pochowany, jest profanowany przez ruch proaborcyjny. A jeszcze do tego ten ruch proaborcyjny zyskuje poparcie generałów i funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji. To wszystko pokazuje, z jakich atakiem zła mamy do czynienia. Tutaj u grobu świętego księdza Jerzego Łuszki modlę się o to, by zabiegał, modlił się za Polskę do Pana, także żeby się modlił za dusz, za życie, o życie dla nienarodzonych dzieci. Zachęcam wszystkich do przeciwstawiania się aborcji, mordowaniu nienarodzonych dzieci i pamięci o tym, że jednym z obrońców nienarodzonych dzieci był właśnie ksiądz Jerzy Popiełuszko.